Teraz to już mi jebie ta tajemnica. Jest mi przykro, że mi nie chcesz zaufać. Monty. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mi zaufać. Nie psuj Jovana. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mi zaufać. To jest ściema. Ale z was są chuje! Ale z was są grube chuje! To największą tajemnicą mojego życia była ściema. A tam nie ma RTX-a? RTX jest, to prawda. A to ty ściema, że Monty ma jeszcze pieniądze. Aha. Wszystko wyjebał, żeby cię wkurwi. Tak poważnie, to ja mu pożyczyłem hajs. Jak pożyczyłeś, jak jeden on ci niby odda? Zarabia? Nie wiem, poczekam trochę. Pożyczyłem na RTX-a 970. No. Czyli tego co ja? No. Nie. Ty masz serio 970 Ti. A jakiego masz? Tak. Asusa? No, mam tą Nvidia, kurwa. No to jest Nvidia, tylko są różne wersje. Tak, wziąłem tą najlepszą. Asus, Strix, OC. O. Ja mam Dual tam... OC, coś tam chuj. Ale Strixa nie masz. Nie mam Strixa. Kurwa! On ma gówno, ale nawet podania! Mamy poprawianą wersję, a ten jakiś gówno z bagami jak Mordhau! On jest wybrakowany, serio mówimy! Co tam brakuje? Jak to było? 6,5 giga chyba! Bo oni wychujali całych ludzi, co kupili tą zwykłą wersję 970. Tam brakuje pół giga. Pół giga i dlatego chujowo chodzi na niektórych grach i zrobili poprawioną wersję Strixa, to co on ma? Moja już... Kurwa! Jak ty nie... Ej, ja stąd jadę, bo im dłużej tu siedzę, tym bardziej się wkurwiam. Ja się powłakałem. Na najpierw się dowiedziałem, że ten dostał zajebistą kartę graficzną. Na szczęście się okazało, że nie taką zajebistą, ale wciąż lepszą niż moja. Potem ten niby ma w chuj hajsu, potem jednak chuja, jednak żartowaliśmy, a teraz się dowiedziałem, że moja karta graficzna jest spierdolona. Nie, to dlatego się... mi czasem Forza Horizon zacinała. No właśnie. Ale wiecie co jest dziwne? To musi być pamięć, która raz działa, a raz nie. Bo jak zresetowałem Forzę, to już działało. Co za ile kupiłeś tak? Nie pamiętam, 600-700 zł. Nie, stop, 900, uff. Ty płaci jak ten Polak na Black Friday. Nie, ale serio, mieliśmy przyjebane. Z obudową. No. Naprawdę musiałem... Ja złamałem piłkę. Prawdziwą piłkę. Złamałem... Fajny gameplay. Sekator rozjebałem. No. Sekator? Rozjebałem jedną ręką sekator, rozumiesz? Musisz kupić właśnie, nie wiem, czy... Bo rozjebałeś. No, to kupię. Ale to nie to jest tanie. Rozjebał sekator. Serio. Wiesz jak się to kurestwo odcięło? Bo blacha jest słaba, aluminium chyba, to po biedy, a najgorsze są te końcówki, takie pogrubione w chuj. I dosłownie, nie wiem jakim cudem, ale przyciskałem raz, później szło delikatnie, a jak chciałem przeciąć dokładnie, to kurwa tak... Później on przyniósł taką piłkę, myślałem, że on przyniesie taką burzoną, zajebistą, że się kroi Polaków, no nie? W 39, no nie? A tu się okazało, że takie małe gówno zardzewiałe do dupy, kurwa, i sobie kroję jak debil. Pożycz mi za 3 miesiące na kartę, bo jak kupię ten VR kit, to będę spukany i się okaże, że to jest wersja. Za tydzień pożycz, to wtedy nie pożyczysz. Kurwa, to wy pożyczycie, wy będziecie mi grać, a ja nic nie będę miał. Ty będziesz miał nas. Tak. Nie uciekniemy. Ty nas kupujesz w ten sposób. Człowieka można kupić. Tak, no. Można. Tak działają zwykłe kobiety, je się kupuje. Ja Justynę kupiłem makami, gościu. Nie, zrób taki odcinek, że wyjawiane tajemnice Sacred Montiego, że wszystko i później zakończymy takim cliffhangerem, że ty mi nigdy tego nie powiesz? I cliffhanger taki. Dobre. I kolejny odcinek. Dobre. I się okazało, że to gówno było. Dobre, to
to tak jak z odcinkiem czwartym. Najlepszy odcinek. To czwarty był zaginiony? Najlepszy odcinek i w ogóle. Zaginiony przez starą CD. A tutaj widzowie będą się zastanawiać, czy będzie drama pomiędzy Montym a Jorvanem, czy... Widzowie, kurwa, czyli... osób. Czyli my i wasi znajomi. No, tak, ale... No to kurwa. Tam są jeszcze ludzie, którzy nie znamy. Ja tego nawet swoim znajomym nie pokazuję, bo wstyd jak chuj. Ty masz znajomych? Tak. Ja myślałem, że dlatego nie pokazujesz, bo nie masz komu. Nie. Raz pamiętasz, jak z mieszkania randomy zobaczyły? O. No, chujnia była. I tak o tyle na bici. Mówi, ty fajne, śmieszne, mówię, spierdalaj. Dobra, chłopaki, zróbmy trochę gameplayu, uwaga. Dobra, już, możemy gadać dalej. Serio, uwierzyłeś, że mam jakąś tajemnicę? Tak. Wielką tajemnicę? Tak, wielka tajemnica wielkiego hajsu Montiego. Ale jeszcze raz się rozjebał Monty. Tak, wiem, Monty szacunek. Ale serio, już spowalniałeś, tak się wystraszyłeś, chuj. Tak, bo ja byłem pewien, że to jest naprawdę. Umiecie kłamać, kurwa. Chłopaki. Ale nie okłamujemy, przyjaciół. Ja też was nie okłamuję. Może dlatego na serwisie rankowym kiepsko idzie. Tam powinno ci dobrze iść. Tam też musisz okłamywać. No jak kłamie, to tak chujowo idzie. Cześć, czy aha, lubisz? Czyli tylko przyjaciół umiesz okłamywać. No nieźle, kurwa. Nie. Chodzi o to, że na serwisie tam trochę pocyganie i tak chujowo wychodzi. Jestem arabskim szejkiem ładnym, mam pieniążki, potem Monty przychodzi, a tak, o kurwa, nie. Ale serio, gdybym dostał fuj hajsu, czy ja bym tutaj był w ogóle, tutaj w tym pomieszczeniu? No nie, nie pewnie było. Bym pojechał gdzieś w pizdu na wakacjach. Tak. Tak? Bez nas? Tak. Beze mnie i bez Jorvana? No tak. No gdybym wygrał tak 68 milionów... To byś nam nawet 1 miliona nie odpalił? Może bym studio... Wiesz, żeby ja bym cię zabił za to? Ja bym cię znalazł, kurwa, ja mam znajomości. No, że ty chuju, tyle hajsu wygrałeś, nawet kurwa 1% nam nie dasz. Dzwonię do szalonego, on dzwoni do Pypy, hej, wiesz co się potem kurwa dzieje? Monty znaleziony majtwy na Wyspach Karaibskich, kurwa. Ej, ale jemu już dałeś, teraz moja kolej... Co jest, kurwa? I tak bez kontekstu kolejny odcinek. No. Nie wpychaj się w kolejkę, teraz moja kolej. Monty, ja chcę znowu. No to będzie tak, grafika, procesor. Monty. Żartujemy. Ale już mówił, żeby ci nie poszło. Nikomu by nie dał miliona, gdyby miał. Się pochwalił przed chwilą, jak ja bym jedynie. Może bym jedynie wysłał zaproszenie do mojej willi. O, no. W Paryżu. No. Czemu w Paryżu? Tam są ataki terrorystyczne, deku. Tam są ataki terrorystyczne, jak zajebali by cię. Jak mam pieniądze, to czemu nie współpracował z terrorystami? O. I wyglądasz jak oni, jak zapuścisz brodę. Ej, dobre! Tylko wiesz o co chodzi? Oni między sobą się też zabijają, więc... Oni ci zadają pytanie, jesteś tego islamskiego wyznania czy tego? Jeżeli odpowiesz źle, to giniesz. Ja bym powiem, tylko Allah wie, za kim jestem. A oni mają kurwa taki EU 404. Nie, oni tak. A i tak cię zabijają. Tak. I mi wezmą pieniądze. No tak, i kupią sobie broń. A wy przyjeżdżacie na zaproszenie, patrzcie. I nam odcinają martwy głowę. Monty, biedny, ograbiona willa, kurwa. I wy jeszcze bardziej ograbiacie po mnie. No tak. Tak. A co jest to, czego nawet Arabi nie chcieli? No. A ja mówię, o, bounty! O, cały zapas bounty. A to grubo się żywił. Czekajcie, chłopaki, gameplay. Pasowałoby powalczyć. Dobra, tyle, bo jeszcze się tam zapatrzą. Już? O, ale patrzcie, jaka ziemia się spalona zrobiła przez bugi. Czuję się, jakbym grał w Mordorze. Dobra, Shadow of Mordor. Nawet pościelaliśmy. Nie, Shadow of Mordor jest pedalski. Ja chciałem powiedzieć, że wygrałem w Totolotka, ale nie wiem, czy by uwierzył. Nie uwierzył. No nie, właśnie. Bo jest tak mała szansa. Nie. To już bardziej kogoś kurwa opierdolisz, komuś kurwa chatę, to w to uwierzę niż w to. No, że ukradłeś kogoś. Że na dachu znalazłeś 100 milionów. O, no. No bo bezdomny mi dał 68 milionów. 69. 69. Ej, kuzio. Jakie jeszcze śmieszne historie? Ej, ty miałeś mówić coś o kąpieli Montiego. O właśnie, bo mi cały czas przejmujecie jakieś karty graficzne, jakieś pieniądze, nie wiem o co chodzi. No dawaj. Ty najbardziej nie wiesz o co chodzi, kurwa. Przychodzę do Montiego wtedy, jak mi się kąp rozjewał. Wchodzę do domu. Monty mówił, jo, ja już będę gotowy, jak ty przyjdziesz. Mama Montiego, tata Montiego. Monty się myje. Pozwolili mi usiąść, przycupnąć na tym jednym krześle dostępnym w domu. Drugiego już nie było, tak więc Monty nie miał gdzie siedzieć, jak przyszedł. Spokojnie. Ale grafikę ci kupił, kurwa. Krzesła do domu to nie kupisz, chuju.
Ja pieprzę. No i czekam, tak czekam. Oglądam z jego ojcem The Big Bang Theory. Odcinek się skończy. Kurwa, tak więc już minęło z 20 minut. Ojciec Montiego Dabeki do niego dzwoni na telefon, bo telefon został tutaj, nie? I cały czas... Monty! Czedet do ciebie dzwoni. A Monty tak kurwa słuchać tylko jak... Kurwa, no idę! Idę! Ty potem znowu dzwoni tak... Kurwa, no idę! No i tam myje się i nagle Monty wychodzi, kurwa, prawie nagi. Tylko ręcznik chce jaja wyszedł i chce wyszedł, kurwa, tak? I tak, cześć, cześć. No tak, no cześć, cześć. I tak sprawdza telefon. No kurwa, nie dzwonił żaden CD. I wrócił z powrotem do łazienki. Ja już 30 minut siedzę i chcę się zajebać. Ale najlepsze jest to, że wróci z powrotem. O, CD nie dzwonił, wyjebane. Ale z was były lowe minęła lasy. Godzina, Monty wyszedł piękny, umyty. Po godzinie. Nie ma miejsca w domu, żeby usiadł. To klepie na podłodze jak biedak. Nie, stoi obok mnie ja siedząc. O kurwa. I tak rozkręcamy tego kompa. Monty odłączył internet i chyba nadal go nie podłączy. Wiesz, że to było prawie 2 miesiące temu. No tak, dalej. Serio? Nie podłączył go. No. Myślę, że miesiąc minął. 2 miesiące, Monty prawie. Za tydzień już 2 miesiące całe. To jest człowiek, który nie umie wpiąć kabla od internetu do komputera. Bo wpadł mu kabel, zakurwa szafkę. To wiesz, co byśmy zrobili? No taka szafka. No, odkręcasz, no. Wyciągasz. Kurwa, 10 sekund roboty. Ale Monty to jest specjalny człowiek. Nie chce mu się. Ja nie muszę mieć internetu. Kurwa. To przepraszam, 2 miesiące, nie miesiąc. Ja pieprzę. Przepraszam, zesrałem się. Tak się biorę. Ale kurwi. A co ja myślałem, że dobrze robię? Pamiętam czasy, kiedy Jojwan pierdął i się śmiałem, że śmierdzi, to mówił kuj, nie śmierdzi wcale, a teraz się zjebał i mówi, ale kurwi, zadowolony, kurwa, jakby właśnie podbił, kurwa, Kostarykę. Bije bambusa, to jest jakaś analogia do życia Montiego. Zbieram drewno. Monty powiedział, że remake Gothica to chujowe gówno. Gadałem z nim o tym. Kurwa. Jest takie 7 na 10, jest dobra, to... okej. Okay. Jest jak Risen. Wielka bitwa. Zaczyna się. Wiem, specjalnie to powiedziałem. Jowa najlepszy, nie organizuje Sylwestra. Tak jak rok temu, nie? A potem przyjeżdżają wszyscy oprócz nas, kurwa. Przecież no, tak nie pamiętam. Było. Było, tak? Kiedy? Dwa roku, ja to pamiętam, ja się obraziłem wtedy. Kurwa. Ja nie pamiętam. A ja pamiętam. Kłamiesz. Monty nie pamięta, bo on o wszystkim zapomina. Ale ja serio nie pamiętam. No, a nie, już pamiętam. Nie wszyscy oprócz was, były tylko 3 osoby. Ej, a to nie było wtedy, jak słupy dzwoniłem do ciebie? Sam w domu? Tak! Z rodzicami? O kurwa! Trzeba było się wpierdolić do mnie, jak inni, kurwa. Cedet, nie zabijesz nas. Z tego prowokuję. Cedet, nie zabijesz kurwa, Jojwana. Wytnij to! Nie zabijesz Jojwana. Wytnij to i tyle. Nie zabijesz, pewnie się nie zabiję. To też niedobrze. Masz to wyciąć, żeby mu smutno nie było, bo przecież tak o nim nie myślimy. Tak naprawdę go przecież kochamy. A, to mnie przeszkadza. Zimno może być. Ale zajebisty gameplay. Powiem wam... Gameplay a la Monty. A z tego będą 2 odcinki, bo najpierw się kończy na tym, wiesz... Na cliffhangerze. Tak. A, no tak, ej, bo my tak dużo gadamy ciekawych rzeczy, że tu praktycznie sam materiał będzie. Ej, a to zrobisz taki trailer, jak taki w amerykańskich filmach, że... Co będzie w następnej części? Czy się pogodzą? Czy cokolwiek zrobić takie zajebiste? Taka muzyka poważna. O nie, taka... To z filmów taka epicka. Ja sobie wybrałem tych przyjaciół. No w sumie, która jest godzina? Może serio jest koniec? Koniec, już idziemy. I patrz, i teraz FPS-y jest! Spadły teraz. FPS-y spadły. Ale biedna ta twoja nowa karta graficzna. Ale to nie od karty zależy. No wiem. Ja mam bekę, kujwa. Ej! Ja mam w Dishonored 2 więcej, kujwa, klatek niż w jebanym Gothicu. Bo Gothic jest zbyt zajebisty na jakikolwiek komputer na świecie i im na lepszym go odpalasz, tym chujowiej działa, bo no Gothic jest jak karma po prostu. Wraca. Też. Aha, czyli Gothic się skończy wtedy, kiedy znudzi nam się rozmawianie ze sobą, po prostu i ten się teleportuje. Tak, i pisze kaksy, tepnę się na wyspę, zajebę smoka. Gothic 2, odcinek 69, koniec przygody. Ej, dobra, bo mi się w sumie już nie chce grać, kończymy? Gothica 2? No. A Nocturka też?
No tak, po prostu wrócę do Korinis, polecę na statek, wyjebę się, pójdę spać, obudzę się na wyspie, polecę, zabiję smoka komendą i koniec. Ale co wtedy będziemy nagrywać? Ej, w sumie nie, Gothic się nie może skończyć. On musi trwać wiecznie. O nie, Monty wymyślił jakieś koje gówno. Dawaj. Ja wiem, co będzie jeszcze dłużej trwało. Od Gothica 2. Gothic 3. Tylko, że nie grałem. Ja w to nie gram, pierdolę. Ja się boję, mam. Ja wtedy nie przyjeżdżam, wiesz, jak to nagrywacie. Tom Hanks przyjechał do jakiejś tam wizyty i jak gadał z tym Polakami, to tam nadmienił, że no, maluch fajny. Co, pytaj się, co najbardziej zna z Polski i tenże malucha. I ci, o, to damy mu malucha, bo on na pewno kocha malucha, nie? Tak. Dzięki, malu. Ale był sequel tej historii w tamtym miesiącu, dlatego ci o niej mówię, bo ja bym zapomniał od razu. Sequel to opowiadaj. On ma więcej teraz maluchów i jednego na aukcję wystawiał, kurwa, dla dzieci w ogóle. A, no tak, bo tak, ale ja zauważ jak późno, bo mu jakiś menedżer powiedział, ej, pamiętasz tych Polaków? Kogo, kurwa? No, tych, co ci malucha dali. A, no, co z nimi? No bo weź coś zrób, bo żeby nie było, że daję ci malucha, więc pokaż, że udaj, że ci na nim zależy. Dobra, sekretarko, kup mi tam w chuj maluchów za jakiś tam biedno grosz, nie wiem, 10-20 tysięcy dolarów. Jednego wystaw na aukcji dla jakichś dzieci, żeby było, że jestem dobry i wyjebany. Dokładnie tak było. Rob zombie tak z narkotykami robi. Jedne dajcie na aukcję, a jedno dla dzieci. Dokładnie. Dokładnie tak było. Dajcie ten haszysz, ten co najmniej kopie dla dzieci. Ten co najmniej kopie to dla dzieci, taki najzdrowszy. Ja łatwo wpadam w jakiekolwiek emocje poza gniewem. Więc fajnie. Fajnie. Ponad gniewem, a jak mu tam ten klip ciskasz, no bo to akurat, ale to akurat... Ty, jak ja cię, kurwa, sorry, nienawidzę. Ale jakby jakiś lamus opluł mi auto, to mnie nie wkurwiło niż to, że jakieś biedaki nagle się śmieją, że ja jestem biedny, kurwa. I to najlepsze, że mają ku temu powód. Wysyłajcie na maila Jorwana pogróżki ze śmiercią. Jorwan... Jorwan Alon. Jorwan... Co będzie się tu taki biedak o paskudnych się odzywał? Jorwan... Przecież oni niżą niżej niż robactwo największe, no ja kurwa. Się dziwię, że on w ogóle założył tego e-maila. Myślał, że ktoś do niego napisze. No i napisali. No. Jakiś randomy z Korwina, kurwa. O kurwa. No bez kitu. Chyba ta sekta. Tak, to chyba sekta goblinowska. Zawsze twierdziłem, że albo jesteście biedni, albo grubi, albo biedni i grubi, ale nigdy, że jesteście gorsi. Przepraszam sobie, to Monty jest gruby, ja czułam i nie. Zgadzam się. A zapisaliście? No właśnie. A no, trzeba zapisać, bo progres, ho! Zapisanko. Zapisać trzeba. Kujła. Ale spróbuj jeszcze raz mi powiedzieć, że jestem biedny. Żartowałem. Ja już się nie będę z was śmiał, że jesteście biedni. Jesteś ty mój pokrzywdzony... Mogę to nagrać, bo tak za tydzień nagle ci to puszczę. A jesteś moim pokrzywdzonym chłopczykiem, co dostał tylko 300 od mój no. W tamtym roku. Nie no, żartuję, zadaję się z biedą, bo jesteście najlepszym tego przykładem. Kula, nie no, żartowałem, nie jesteście biedą. Słuchaj, kiedy zrobimy działalność gospodarczą i będziemy kimś. I to wczoraj nam przyjdzie po pożyczkę do nas. Dobry plan. Ci wezmę w czereniu, nie istnieje takie coś. Chcę to zobaczyć. Po prostu ja pamiętam, jak jemy jajecznicę, nie? I idzie Monty i ona się tak na niego popatrzyła, jakby nienawidziła, że on istnieje. No tak jak większość kobiet, no. I potem Monty dzwoni do mnie, czy ja do niego i mi mówi, kurwa, ona się popatrzyła, chciała mnie zabić. Mnie jest tak przykro. Ja tak, a to nie każda tak ma. Śmieszne w sumie. Kurwa! On ma gówno, ale nawet poprawia! Mamy poprawianą wersję, a ten jakiś gówno z bagami jak Mordhau!